Wstęga przecięta i można ruszyć z działaniem InCube, czyli Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, jaki uruchomił Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny. Tu teoria biznesu ma spotkać się z praktyką. W budynku InCube przy ulicy Wielkiej jest 25 wyposażonych biur, sale konferencyjne i przestrzeń do biznesowych spotkań. W sumie 1800 metrów kwadratowych powierzchni. Budynek jest dostępny dla najemców 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Inkubator jest tak naprawdę jednym z kluczowych projektów rozwojowych uczelni, bo uczelnia biznesu powinna rzeczywiście mieć inkubatory biznesu. Ten nasz inkubator powinien być taką wizytówką naszej uczelni, to znaczy chcielibyśmy łączyć tutaj kompetencje naukowe, kompetencje studentów z prowadzeniem działalności biznesowej. Jest to taki rzeczywiście specyficzny inkubator. Są tu nowoczesne pomieszczenia, ale jest przede wszystkim to know-how, czyli my jesteśmy w stanie tych naszych przedsiębiorców wspierać od strony analiz, doradztwa, szkoleń, i chcielibyśmy także ich wspierać od strony pracowników, czyli mamy studentów, którzy mogą tutaj wspólnie z nimi działać. Inicjatorem tego projektu był Grzegorz Krzos, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego. Idea urodziła się na zajęciach ze studentami z przedsiębiorczości, Akademia Startupów, zajęcia z biznesplanów, z projektów. One generalnie brakowało czegoś na samym końcu, czyli żeby przejść od teorii do praktyki, do działania. Koszt wynajmu powierzchni to 1400 zł za biuro. Niby drogo, ale mają być też ulgi dla początkujących startupów. Wygląda tak, że faktycznie ta cena wyjściowa jest ustawiona wysoko. Takie są zasady marketingowe, że ustawiamy je wysoko, natomiast mamy ulgi. Mamy ulgi i ulgi mamy za to, że dany startup angażuje się w pomoc innym startupom, animuje też albo mentoringowo pomaga innym startupom. Czyli innymi słowy, tak wymyśliliśmy sobie tutaj ten biznes, że po prostu startup będzie miał ulgi, bo będzie pomagał innym startupom. Zainteresowanie Uniwersyteckim Inkubatorem Przedsiębiorczości już jest spore. Mamy podpisanych w tej chwili 50 umów rezerwacyjnych, bo jeszcze nie mamy wynajętego całego budynku, 50 umów rezerwacyjnych. Tak, to sporo. My zatrzymaliśmy to na tym etapie i teraz jakby nie podpisujemy już kolejnych umów rezerwacyjnych, bo zaczynamy już teraz dobierać takie fajniejsze rodzynki, że tak powiem, wybierać. Koszt inwestycji to ponad 13 milionów złotych, z czego duża część pochodzi ze środków unijnych. Przy tak dynamicznie rozwijającym się regionem, jakim jest Dolny Śląsk, wszelkie tego typu projekty, wszelkie tego typu przedsięwzięcia muszą być popierane i przez władze publiczne, ale również wspomagane środkami unijnymi, tak jak jest w tym przypadku. Przy modernizacji za kwotę 7 milionów złotych, 5 milionów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Pomysł, by połączyć Uniwersytet Ekonomiczny, idee ekonomiczne z praktyką biznesową, wydaje się być bardzo dobry, ale jak zwykle realizację każdego pomysłu oceni czas. Łukasz Siona, Wrocławskie Fakty.